Cześć, jestem Kaki, jest niedziela, jest godzina 14:30. Od godziny 11 gramy w pewną planszówkę wraz z moim bratem i Garetem. I od tamtego czasu żaden z nas nie zdobył ani jednego punktu. Żeby wygrać w tej grze trzeba zdobyć 10 punktów. Natomiast jeśli każdy z nas jest na zerowej pozycji, trudno powiedzieć, jak długo jeszcze będziemy grać, aczkolwiek z mojego doświadczenia wynika, że w tą grę gra się 10, 12, czasami 8 godzin. Myślę, że dzisiaj sytuacja jest tak napięta, że będziemy grać tych godzin prawdopodobnie więcej. Gra nazywa się Twilight Imperium. Pokażę Wam pudełko, ponieważ już samo pudełko informuje o wielkości tej gry. Pudełko jest ogromniaste. A zawartość jest równie duża, tak więc tak wygląda gra, tak wygląda pudełko. A sama gra i stół, który zajmuje, wygląda tak. Jak widać, gra nie mieści się na jednym dużym stole, który został dodatkowo jeszcze rozszerzony. Zajmuje jeszcze dwa małe stoliki. Właściwie trzy, bo tutaj jeszcze jest stolik, na którym leży instrukcja i kilka figurek. Dobra, zobaczmy, co jest w tej grze. Pierwszy element, który zajmuje najwięcej miejsca, to jest plansza. Plansza, która składa się z takich heksów. Gracze budują ją tuż przed grą, tak więc każda gra odbywa się na zupełnie innej planszy. Każdy zaczyna z jednego home systemu. Akurat z racji tego, że jest nas trzech, gramy trochę niezgodnie z zasadami, wzięliśmy sobie po dwie rasy. Tak więc ja mam dwa home systemy i obie rasy są ze sobą w sojuszu. Rasy mają swoją kartę i swoją osobowość. Dzięki temu można powiedzieć, że jest to pewien element RPG-owy, ponieważ można wczuć się w swoją postać. Każda taka postać ma swoją historię, swoje własne specyficzne podejście do gry, specjalne zasady, różnią się również posiadaną technologią oraz statkami, które się pojawiają. Jeśli chodzi o statki, to no jest to jedna z rzeczy, która jest naprawdę rewelacyjna w tej grze. Figurki są fantastyczne. Ja te figurki wykorzystywałem, jak graliśmy w Star Treka i rozplanowaliśmy sobie pole kosmicznej bitwy, którą właściwie bardzo trudno jest odwzorować. Natomiast dzięki tym figurkom udało się to jakoś sensownie zrobić. Każdy z graczy ma tych figurek naprawdę ogromne stosy i od takich małych jednostek oznaczających piechotę, aż po wielkie warsany. Dobra, oprócz tego, że ma się figurki, jest plansza, po której się przemieszczamy. Są planety. Planety wyglądają właśnie w ten sposób. Jest to karta, jest tutaj wpływ, są zasoby, jakie ta planeta przynosi oraz wpływ. Wraz z grą zdobywa się kilka takich planet i kiedy kupujemy coś, co kosztuje na przykład 3 zasoby, trzeba tapować tą kartę oraz tą kartę. Razem da to nam 3 zasoby, tak więc jest tu również element ekonomiczny. Jest element również walki pomiędzy graczami, ponieważ można swoje statki wysłać przeciwko innym statkom. Każdy statek ma inne statystyki, kula się kośćmi i przy określonym rzucie zadaje się obrażenia przeciwnikowi. Co tu jeszcze mamy? Na samym środku jest Metacolor Rex, to jest statek, to jest planeta, o którą każdy walczy, ponieważ większość misji, sekretnych misji, jakie się otrzymuje podczas gry, dotyczą właśnie Metacolor Rexa. Oczywiście są również inne zadania, ale najczęściej spotykane są zadania z Metacolor Rexem. Oprócz tego, że wykonuje się swoją sekretną misję, za którą dostaje się punkty, wykonuje się również misje publiczne. Tu jest jeden taki przykład misji. Jeśli uda mi się na końcu tury wykonać go, czyli mieć technologię w 3 różnych kolorach, zdobywam jeden punkt i wtedy mogę się przesunąć do przodu. Jak pewnie pamiętacie, jak mówiłem wcześniej, żaden z nas jak do tej pory nie zdobył ani jednego,
ani jednego punktu. Jeśli mowa o technologii, to warto wspomnieć tutaj, że została ona tutaj bardzo dobrze rozwiązana. Otóż jest całe drzewko technologii. Technologię się kupuje w czasie gry. O, jest odwrotnie. Technologię kupuje się w czasie gry i daje ona bonusy. Ta została przetłumaczona. Można zobaczyć, co dana technologia robi. No jest to drzewko. Żeby posiadać jedną technologię, trzeba posiadać jakieś inne. No i trzeba jakoś strategicznie to rozwijać. Co tu jeszcze jest? Jest polityka. Otóż są pewne karty polityki, które zmieniają zasady gry. Otóż do tego przydaje się ta druga wartość, influence. W momencie, kiedy gracz wyciągnie kartę polityki, może odbywa się głosowanie i każdy z graczy głosuje. I w ten sposób przegłosowaliśmy prawo, które spowodowało, że pewna jednostka kosztuje drożej i więcej w tej grze. Ostatni element, o którym jeszcze nie wspomniałem, to są takie karty, które wybiera się na samym początku tury. Ta karta określa strategię, jaką gracz będzie przyjmował w danej turze. Assembly oznacza strategię związaną z prawem. Jak przebiega tura? Każdy gracz po kolei jedzie swoimi jednostkami, może aktywować systemy i coś w nim budować. Jeśli to zrobi, kończy się jego tura i lecą wszyscy następni gracze. Kiedy już nie może, jeśli aktywuje, może przesunąć tam jednostki, może tam budować jednostki. Kiedy skończą mu się możliwości, to pasuje. Oprócz aktywowania systemów i budowania, może zagrywać właśnie tą kartę specjalną, związaną z jego strategią. Może również zagrywać karty akcji. Niektóre karty akcji mają możliwość, mają dość dużą moc i to są karty, które zmieniają zasady w grze. To jest przykładowa karta Rule by Terror, która jest w stanie mi pomóc podczas bitwy. A na przykład Reparation pozwala mi naprawiać statki. Natomiast Rise of Messiah pozwala mi na wszystkich moich planetach postawić dodatkową jednostkę. Gra obraca się wokół zdobywania planet, odbijania planet od przeciwników, trochę walki pomiędzy frakcjami. Jest również handel, są walki polityczne, jest również handel. Akurat w tej grze nie udało nam się zawiązać żadnych kontraktów, natomiast zagrywając odpowiednią kartę trade, o tutaj jest, prawdopodobnie za chwilę, za jakiś czas zostanie zagrana, będzie można się wymienić takimi kartami jak właśnie ta, która powoduje, że dane frakcje, które wymienią się takimi jednostkami, będą miały dodatkowe korzyści i co turę będą otrzymywały dodatkowe zasoby, dzięki którym mogą budować. Jak widać, gra jest naprawdę bardzo duża, ma bardzo dużo zasad, jest bardzo skomplikowana i nic dziwnego, że trwa tak długo. Jest na razie 14. Postaram się pokazać Wam, w jaki sposób wygląda plansza za jakiś czas. Jest, za chwilę będzie godzina 20. Właśnie skończyliśmy grę. Wylosowaliśmy kartę Imperial Rex, która oznacza Game Over. Patrzymy, kto ma jaką punktację i z niej wynika, że zwycięzcą jest Przemo. Yeah. Jak to się stało? Otóż punkty zdobył za wiele rzeczy. Jak spojrzycie na planszę, to tak naprawdę jego dwie rasy, zarówno ta czerwona, jak i ta czarna, jest właściwie w rozsypce. Home system jest odsłonięty. Moje jednostki stoją tuż koło jego systemu domowego. Tu gdzieś trzyma swoje dwie jednostki. Tu niebezpiecznie zbliżył się ze swoim Ursanem do mojej. Mi się udało tutaj po krótkiej bitwie opanować jego spaceport. Natomiast decydującym starciem było zdobycie dwóch punktów zwycięstwa za sekretną misję, która polegała na tym, że należy kontrolować system przyległy do home systemu innego gracza.
I w tym wypadku jest to ten system oraz ten system. No i to są te dwa punkty przewagi, które zadecydowały nad, no, nad przewagą nade mną. Mi udało się rzutem na taśmę zdobyć sporo punktów w ostatnich dwóch turach, ponieważ również wykonałem swoją sekretną misję. Polegało na tym, że na metakolu muszę go kontrolować i muszę mieć spaceport. Jeszcze przed chwilą były tutaj jednostki, one powędrowały tutaj, żeby zdobyć jeszcze jeden punkt zwycięstwa. No i wcześniej zdobyłem punkty zwycięstwa za coś innego, za jakieś inne rzeczy. Tymczasem Gareth, który jest na szarym końcu, do samego końca miotał się pomiędzy jednostkami jednej frakcji a drugiej. Wyraźnie widać, że coś kombinował tutaj przy moim home systemie. Zdradź, co chciałeś osiągnąć. Znaczy miałem secret objective, żeby zająć twój ostatni dok i planem było właśnie wygonienie cię z tego pola i zajęcie tego pola, ale niestety w międzyczasie plan spalił na panewce, bo wybudowałeś się na mekatolu.